O, no nie, przecież tym robotem nie da się sterować. Nie, nie, nie chcę, żebyś ty tu tańczył boogie-woogie. Chcę, żebyś poszedł do mglistej osady. O, o, już tu są. Ten gigantozaur jest tak wielki, że zaraz coś zniszczy. Nie tańcz już. Proszę uważać, pani burmistrz. Gigantozaur odpali kolejną kulę ognia. Słyszałem krzyki, co jest? Wielki jaszczur, jedź! Cicaletto! Już upieczone. Sky, znajdź tego gigantozaura. Skrzydła! Ryder, znalazłam potwora. Gdzie on jest? Obok bazy. Psi patrol, zbiórka w bazie. Szybko! Uratujmy Cicalettę! Opuść okno! Nie ruszaj się, Cicaletto! Szybciej, Marszał! Zaraz wystrzeli! Cicaletto! Wskakuj! Szykujcie się, pieski! Łapcie za węże! On zaraz... Węże są! Woda jest! Teraz trochę w lewo! W lewo! Tak jest! Trzymajcie! Marszał, pieski! Zatrzymaliśmy robota! Tak! Wszystko jest już gotowe, pieski. Dzięki Boja, to będzie świetna zabawa! Będę się cieszyła i... To dochodzi chyba z zagrody prosiaczków. Ojejku, lunatykuje. Utknąłem! Muszę zadzwonić po psi patrol. Dzięki, Rubble. Jak pana stopa? Trochę boli, ale jest cała. Tutaj pieski. Rubble, popchnij tę belesiana, żeby ją złapać. Tam jedzie. Chase! Jedzie na Oscara i Cicalettę! Widzę, Ryder! Sky! Potrzebne wsparcie z powietrza! Musimy ją odciągnąć od przepaści, nim pojawi się Sky! Chase, wspinaj się! Przez sapki! Pani burmistrz, stop! Patrzcie, coś mnie ominęło. Miałam piękny sen. Dobrze wam idzie, pieski. Zmieniacie tę działkę w miłe miejsce. Może będzie tu park. Super, te ptaszki znalazły tu swój dom. Witam, pani Marjorie, co słychać? W moim ogródku pojawiły się dziwne dziury, Ryder. Przejść się nie da, żeby w jakąś nie wpaść, co właśnie przytrafiło się Maynardowi. Już jedziemy, pani Marjorie. Cieszę się, że was widzę, patrolu. A gdzie Maynard? Przy tamtym drzewie. O, to drzewo zaraz go przygniecie. Rocky, wyciągnij go szybko. Hej, Maynard, podać ci chwytak? Proszę się złapać deski. Już umiem! Sky, uprząż dla Rubble'a. Rozumiem, Ryder. Jesteś tam jeszcze? Ja jestem.
Ale nie wiem, co z tym domem. Trzyma się tylko na tej cienkiej podporze. Ale Ryder, jak ja mam mieszkać w takim ruchomym domu? Przesuniemy go. Gdzie? Mam dobre miejsce. To tam, gdzie sprzątaliśmy. O, obiecująco brzmi. Podnosimy, robopsie. Robopsie, wyruszamy. Powoli, powoli. Ostrożnie. Opuszczaj, robopsie. Udało się, pieski. Udało się. Ryder, jak dobrze, że jesteście. Nie możemy znaleźć koźląt. Znajdziemy je, a także naprawimy ogrodzenie. Tak, Rocky? Jasne. Puff, puff. Śrubookręt. Zagroda jest znów sprawna. Chodźmy. Pani burmistrz, co tam? Koźlęta farmerki Yumi zjadły mój plażowy kocyk. Już tam jedziemy. Pieski małe są na plaży. Musimy je pozaganiać. Jasne. Hej, małe kózki. Mam je na tratwie. Świetnie, ale kto ma tratwę? Ha? Przyszedł przypływ i ją porwał. Akurat jak nie chcieliśmy. Pani burmistrz mówiła, że kozy są tutaj. Tylko gdzie? Jakby stąd odpłynęły? Zumo, potrzebna nam pomoc z wody. Zanurkujemy! Pomoc już jest, przyjaciele! O nie! Ryder, przegryzły wiązania tratwy i każda płynie w swoją stronę. Musimy zrobić coś, żeby trzymały się razem. Kozi bieg! Jak na zajęciach z jogi! Biegiem, kozy, biegiem! Świetnie biegacie, koźlęta! Jeszcze trochę, a ja zepchnę was na plażę. O, koźlęta! Dzięki, psi patrolu. Nie ma sprawy, bo gdy uciekną wam kozy do jogi, wołajcie o pomoc. Jedynym miejscem, gdzie koźlęta się wybierają, jest zagroda. Rycerskie pieski są gotowe do akcji, Ryder. Musimy zdjąć Sweetie z grzbietu płomienia. Pomocy! I naprawić ten tor. Więc do tej misji wyznaczam... Sky. Oto rycerski piesek, który lata. I Rocky. Zielone znaczy jedź. Dobrze. Rycerskie pieski ruszają do akcji. Jak dobrze, że przybyliście tak szybko, rycerze. Sky, znalazłaś już jakiś ślad? Niestety, ani smoka, ani Sweetie. Szukaj dalej i daj nam znać, jak tylko coś zobaczysz. Jest całkiem złamane. Mam w ciężarówce coś, co nam się przyda. Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Dobra robota, rycerzu Rocky i rycerzu Rubble. Sky, nadal nie znalazłaś smoka? Znalazłam smoka, ale lata jak szalony i nie mam szansy na uratowanie Sweetie. Spróbuj odwrócić jego uwagę. Mogę to pożyczyć? Proszę! Dzięki! Płomieniu, czy to nie wygląda na dwie wielkie pianki? Chodź i sobie weź! Złapałam cię! O, tak! Dziękuję. Ratowanie tego turnieju! Nie ma sprawy, wasza wysokość, bo gdy zły rycerz psuje wam zabawę, to dzwońcie po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski! Piłka burmistrza Hamdingera niszczy całą Zatokę Przygód oraz Festiwal Melonów. Do tej misji wybieram... Chase'a! Przyda nam się sieć, by złapać piłkę, aby już nic nie zniszczyła. I Rocky!
Zabierzesz swoje narzędzia, aby naprawić wszelkie zniszczenia. Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Szybko, Chase! Rzuć sieć! Tak! Mam ją! Och nie, nie możesz ty! Odsuń się od prawdziwego skarbu! Pani burmistrz, uratujemy panią i wiem, który piesek to zrobi! Tu jestem! To znaczy tutaj! Było blisko! Ta piłka skacze jak szalona! Zatrzymajmy ją, żeby Sky uratowała panią burmistrz! Tak jest! Rocky, musisz szybko przeszukać pojazd. Myślę, że pogramy w koszykówkę. Mam to! Wystarczy kilka przeróbek. Teraz to największa obręcz do kosza. Nie tak duża, żeby ten niby melon przeleciał, ale wystarczy, by go złapać. Zaczynamy! Chyba wystarczy. W samą porę. Chase, użyj wyrzutni. Teraz Sky! Och, dziękuję, psi patrolu! Nie ma sprawy, bo gdy masz kłopoty z niby melonem, woj po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Jak wiecie, stado dzikich królików pojawiło się na naszym festiwalu, więc na tę misję pojedzie Rocky! Wykorzystamy twoją katapultę do rzucania królikom przysmaków i złapania ich do klatki. Zielone znaczy jedz i skacz! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! O, to nie jest kaczka! Spójrz, Julku! To mały króliczek! O, zabiorę go! Chodź, mały króliczku! Wiem, że masz ochotę na te marchewki! Mam cię! Dzięki, Rocky! O nie, spójrz! Jest jeszcze jeden! Wąsik siedzi na szczycie diabelskiego młyna! Sky, jesteś potrzebna przy diabelskim młynie z helikopterem i koszem! Wąsik ma kłopoty! Oto pies, który lada! Mam z nim kontakt wzrokowy! Proszę, uważaj! Łatwo go wystraszyć! Uwaga, niech nikt się nie rusza! Koszyk! Wolno i spokojnie. No dobrze, mój mały, teraz to wskakuj. Nic ci nie będzie. O super, teraz ja się przejadę. O nie! O, króliki nie latają. Na szczęście pieski, owszem. Niesamowita akcja, Sky. Tak, udało się. Dziękujemy za uratowanie festiwalu, a zwłaszcza pomoc tym małym, cudownym króliczkom. Bo gdy króliki mają kłopoty, proszę zakicać po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Mamy poważne kłopoty w kanałach. Odważny Denny X pędzi bez kontroli, a pani Kółko nie umie wyłączyć rolek. Wow! O, nie! Kółko? A kto to? Pani Marjorie, mówili tak na nią, gdy była mistrzem jazdy na rolkach. Więc na tę misję pojedzie... Szpieg Chase! Szpieg Chase się tym zajmie! Pojedzie także... Marszal! Już odpalam! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Dobrze, że jesteście! Nie widziałam Denego i pani Marjorie, odkąd wjechali do kanałów! Chase, poszukaj szybko naszych rolkarzy! W tej chwili, Ryder! Dron! Jedziemy za szybko! Nie mogę się zatrzymać! Trzymaj się i daj mi mój sweter! Otwieram spadochron! Już jadą! Musicie wyskoczyć i ich zatrzymać! Nieźle! Działko wodne! Ura, Juszku! Sieć!
więc to tu był ten przycisk. Dzięki. Dzięki, psi patrolu. To było ekstremalne, coś, czego nigdy nie powtórzę. Nie ma sprawy, Denny, bo gdy musisz zatrzymać rakietę, to dzwoń po pomoc. Oto mój ulubiony komiks. Pieskonator. Fajnie. Bawmy się w Pieskonatora. Bawicie się w Pieskonatora? Pobawisz się? Tak, pani burmistrz, wszystko dobrze? Ależ skąd? Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Z samolotu dostawczego wypadła zbroja dla pani burmistrz. Rozpadła się i spadła w kawałkach na miasto. Ale to miał być prezent dla księżniczki. Dlatego musimy się pospieszyć. Na tę misję pojedzie... Rocky, poszukasz części zbroi, potem połączysz zbroję w całość w ciężarówce do upcyklingu. Zielone znaczy jedź! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Wszyscy mamy Rocky. Tak, pani burmistrz? Pociąg księżniczki już przyjechał! Powiedz, że zbroja jest gotowa! Proszę bardzo. Witamy, waszą wysokość. Mamy dla księżniczki specjalny i wyjątkowy prezent. O, i przepraszamy za ten okropny hałas. Gdziekolwiek byliśmy, księżniczka dostawała zbroję. Hej, pani burmistrz, mamy już... Ryder, czy wiedziałeś, że księżniczka ma cały wagon pełen brzęczących zbroi? Jej. Ryder, chyba wpadłem na pomysł. Zaraz wracamy. Rabl, pomóż mi włożyć zbroję do ciężarówki. Pieskonator, uwielbiamy go. Dziękuję, psi patrolu. Bo gdy potrzebujecie dobrego prezentu, to dzwońcie po pomoc. Wodny patrol jest gotowy do akcji, kapitanie Ryder. Musimy uratować ryby pływające nad podwodnym wulkanem, który wybuchnie przy wyspie gorącej lawy. O nie! Pani Marjorie i Maynard wybrali się tam w odwiedziny do znajomego, Herrigana Okai. W takim razie to akcja ratunkowa. Potrzebny nam będzie marszał. Użyj motorówki, żeby znaleźć panią Marjorie i Herrigana i uprzedzić ich o wulkanie. Już odpalam! Dobrze. Wodny patrol rusza do akcji. Aloha, piesku! Cześć! Maynard, czy to ty? Witaj, Herrigan. Marjorie! Maynard, kochany, stój! Marjorie, spotkajmy się po drugiej stronie wyspy! Ryder, zaczynamy pogoń za Chopem! Aloha, znacie Marjorie i Marszala? Potrzebują Kokua, pomocy! O nie! Wulkan na wyspie właśnie wybuchł! Marszal, szybko! Pomóż mi z tą palmą! Co oni wymyślili? Ha, ha, ha. Tak, będą surfować! Trzymaj się, Marszal! Zaraz zaczynamy lot! Ja! Juhuhuhu! Dzięki, że przypłynęliście na pomoc, Ryder. Mahalo za waszą pomoc. I pamiętajcie, gdy spotkanie po latach przerywa wam wybuch wulkanu, to wołajcie Kokua. Kosmopieski są gotowe do akcji, Ryder. Dzięki, że przybiegłyście tak szybko. Wygląda na to, że mamy nowego przeciwnika. Nie wiemy, kim on jest, ale wiemy, że posiada supermoce. Wow, jest naprawdę bardzo szybki. I super silny, czyli jak ja. Tak, dlatego na tę misję pojedzie... Cosmo Rabl. Użyjesz swojej super siły, żeby naprawić te tory. I Cosmo Rocky. Twoje narzędzia bardzo się przydadzą, żeby połączyć te szyny ze sobą. Dobrze, kosmopieski ruszają do akcji. Co ten złodziej zrobił z torami? Nic, czego nie naprawimy. Hayley,
Daily Daily na miejscu i w telewizorach na żywo z torów kolejowych w Zatoce Przygód. O, pociąg jest bliżej niż myślałem. Rocky, połącz te szyny najszybciej jak umiesz. Rubble, trzeba ostrzec maszynistę. Jasne! Chyba nie zdążę na czas! Pomogę ci! Tory naprawione! Puszczaj, Rubble! Dzięki, Kosmopieski! Nadajemy na żywo! Kosmopieski uratowały pociąg! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Tracker poszedł sprawdzić coś w dżungli i ślad po nim zaginął. Że mamy wytropić Trackera? Tak jest, więc na tę misję pojedzie Chase. Chase się tym zajmie. I Sky. Oto pies, który lata! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! Teraz możemy już wysłać szpiegulę. Szpiegula! Ślady wielkiej małpy? Wielki Harry. Może on widział Trackera. Sky, spróbuj znaleźć Harry'ego z helikoptera. Chwila! Ryder, znalazłam ich! Wielki Harry ucieka z Trackerem. Chase, podleć do nich naszym dronem. Ajajaj! Uprząż! Gracias, Sky! Co się dzieje, Wielki Harry? Chciał, żebym mu w czymś pomógł. Ktoś ma kłopoty! Tędy! Ha? W tych ruinach utknęła jeszcze jedna wielka małpa. To pewnie dlatego Wielki Harry cię porwał. Chciał uratować małego Harry'ego. Nie martw się, amigo. Zaraz cię stąd wyciągniemy. Już wiem. Rocky, przynieś deski, które Carlos używa do naprawy wieży. Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Już! Teraz opuść ją do dziury. Ale jest ciężka. Tak! Super, udało się! Bo gdy macie kłopoty, wołajcie na pomoc! Witajcie w teleturnieju o nazwie Ryczące Rodeo! Chyba wszyscy znacie mojego konia, Rdzawka. Przywitaj się, Rdzawku. Pierwsze zadanie to jazda na szalonym kucu! Dwóch zawodników musi się utrzymać na grzbiecie kuca, jak długo się da. Ten, kto wytrwa dłużej, zostanie wielkim mistrzem Ryczącego Rodeo! Życzę szczęścia, panie Humdinger! Ha, nie potrzebuję go. Nie, ponieważ mam klej. Ostrożnie, kiciu, ten klej się okropnie lepi. Stop, stop! Nie było jeszcze sygnału do startu! Burmistrzu, niech pan zeskoczy! Nie mogę, przykleiły mi się spodnie! Rdzawku, uważaj! Wracajmy, jeszcze nie wygrałem! Spokojnie, kowbojko Beryl. Naprawimy zniszczenia i znajdziemy Rdzawka. Natychmiast! Jak uratujemy Rdzawka i pana Humdingera? Z pomocą innych piesków. Zumo, musisz złapać konia. Zanurkujemy! Ruf, koło! Dobry konik, wracajmy do domu. No a co ze mną? Chase, przygotuj wyrzutnię. Wyrzutnia! Jeśli trafisz tym magnesem w silnik, kucyk powinien stanąć. Dalej, wio! Och, wygrałem! Och, dzięki, kochani! Uratowaliście konkurs i mojego konia. O, nic wielkiego! Bo gdy masz kłopoty na swoim rodeo, to dzwoń po pomoc!
Jesteśmy gotowi do Dino Akcji, Ryder! Świetnie, bo dostaliśmy wyzwanie z Dino Świata. Pterodaktyl Maverick spadł na skały i spadające głazy przygniotły mu skrzydło. O! Biedaczek! Więc na tę misję pojedzie Rex. Do Dino Roboty! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! W samą porę, pieski. No dobrze, Rex. Wiesz, co masz robić. Dino, chwytak! Dobra robota, Rex! Chase, teraz ty! Lina! Lina wygląda dobrze! Uprząż jedzie na górę! Ty pierwszy, a ja będę tuż za tobą. Świetnie, Maverick! Tak! Skrzydło nie wygląda dobrze. Mama mu pomoże. Umie leczyć wszystko, od płetw do skrzydeł. O! Nim się wyleczy, będzie trzeba je wzmocnić. Na pewno mam tu jakiś usztywniacz. Znalazłam! Możesz mi pomóc, Rocky? Do usług, doktor Turbot. To działa! Aha, mocniej, mocniej! O, Maverick chyba odzyskał pewność siebie. Dzięki za tę niezwykłą akcję, Psi Patrolu. Bo gdy pterodaktyl ma kłopoty, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Flondra utknęła na wyspie Koko, a miejscowe kurczaki porwały Chicalettę i posadziły ją na tronie. Więc na tę misję poleci Rocky. Uf! Zielone znaczy leć. I Sky. Oto pies, który lada. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Ryder, jak dobrze, że jesteście! Te kurczaki tak kochają moją kurkę, że nie chcą jej oddać! Pokłon dla królowej Koko! Lepiej odwróćmy ich uwagę. Ale oni nawet na chwilę nie spuszczają jej z oczu! Chyba mam nowy pomysł. Robopsie, odbierzesz przesyłkę specjalną. Jeden gwóźdź i będzie gotowe. Dzięki. Szybciej, Rocky. Te ciemne chmury są coraz bliżej. Zaraz znów będzie burza. Pośpieszmy się. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Pokłon dla królowej. Włączcie światła, pieski. Latarka. Sky, teraz! I mam cię! Pokłon dla królowej Koko! Pokłon dla królowej Koko! Pokłon. Uciekajmy na Flondrę! Pokłon dla królowej Koko! Pokłon. Dobrze, że zdążyłem z naprawą! Pokłon dla królowej Koko! Pokłon dla królowej Koko! I cała naprzód! Pokłon dla królowej Koko! O, Psi Patrolu, jak ja mogę wam podziękować za tę akcję? Bo gdy trzeba uratować królową Koko, to proszę zaraz dzwonić po pomoc. Gdybym miał kawałek tego meteorytu, wróciłaby moja moc budowania. Tu meteoryt! Świetnie! Wróciła moja moc konstruowania! Jest tak świetny jak wcześniej. Użyję mojego teleportera, żeby przenieść zatokę przygód. Gdzie podziała się kawiarnia? Przeniosła się do nowego domu. Haroldville. Jeśli chcecie się napić, zapraszam do mojego miasta. Cześć, Alex. Ryder, nie uwierzysz! Harold Humdinger jeździ super wielkim robotem i strzela do budynków specjalnym promieniem. O-o. Powiedział, że przenosi je do jakiegoś Haroldville. Pani burmistrz, niech zgadnę. Chodzi o wielkiego robota? Tak, i właśnie ruszył do ratusza. Tylko bez paniki.
Nie ma takiego robota, którego nie pokonamy. Już wróciłem i nie ma tu piesków. Co? Wyteleportuję te pieski na biegun. Rubble, pora załatwić tego wielkiego robota. Już ja z nim zatańczę! Wielkie dzięki, kosmopieski! Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy znikają budynki, to dzwońcie po pomoc. Jest już dość ciemno. Lepiej włączę światło latarni. Ciekawe, co to potrafi. To jest ekstremalne! Ciekawe, czy jakoś dam radę je oświetlić. Tak! Teraz włączę światło na pełną moc i będzie dość jasno na najbardziej ekstremalną sztuczkę na świecie! O, ten wielki statek nie zauważy wyspy. O nie, drzwi są zamknięte, a klucze zostawiłem w środku. Muszę zadzwonić po psi patrol. Drzwi są zamknięte. Chase, użyj przyssawek, żeby wejść na górę i dostać się do środka przez to okno. Przyssawki! W takich butach to można robić sztuczki. Zumo, jak ci idzie? Tu jest naprawdę ciemno. Myślę, Ryder, że kapitan mnie wcale nie słyszy. Nie podpływaj za blisko. Dobrze, Ryder, ale spróbuję ostrzec kapitana. Jestem, Ryder, zaraz wam otworzę. Żarówka się przepaliła. Potrzebna nowa. Nowa żarówka? Bardzo proszę. Musimy się pośpieszyć. Frachtowiec zaraz wpadnie na skały. Ryder, most jest zamknięty. Jedźcie i bawcie się dobrze. Świetnie. Pa! Jesteś pewien, że to dobra droga? Niczego nie widzę w tej mgle. Ten hotel na pewno będzie wspaniały. Rezerwacja została potwierdzona przez Garbi. No, to plaża. Wiedziałem, że dobrze jedziemy. Spójrz, mają leżaki i wszystko. Ale gdzie jest hotel? To chyba musi być wejście. Tu wcale nie jest tak źle. O, spójrz na to. Zobacz, jakie fajne kapelusze. Na pewno są dla gości. Kotki, macie tuńczyka? A co to? Złodzieje zakradli się do mojej bazy? Nie ujdzie im to na sucho. W sumie to w ogóle im to nie ujdzie. Pora zamknąć tę jaskinię. A co to za hałas? Może niedaleko jest lotnisko? Ha! Złodzieje, jesteście w pułapce. Tak jak moje kociaki. A! Kociaki? Witam, panie Humdinger. Witaj, Ryder. Właśnie złapałem złodziei, którzy zakradli się do mojej jaskini. Ale kociaki są tam uwięzione razem z nimi. Już jedziemy. Panie Humdinger, są za tym głazem? Tak, szybko. Jeśli coś się stanie kociakom, to nie wiem, co zrobię. Jeden głaz do odwalenia. O, wielkie dzięki! Wystraszyłyście się tych wstrętnych złodziei? Jakich złodziei? O, cześć, Ryder! Wy też macie tu rezerwację? Wowi! Kto by pomyślał? Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Musimy znaleźć jego mapę i naprawić latające sanie, bo jak nie, to Mikołaj nie dostarczy żadnych prezentów. Gdzie moja mapa? O, nie! Więc na tę misję pojedzie...
Szpieg Chase! Szpieg Chase ma świąteczne zadanie. I Rocky. Zielone znaczy jedź na biegun północny. Dobrze. Psi Patrol rusza do świątecznej akcji. Leć, leć! Och, i nic z tego. Rocky, sprawdź, czy dasz radę naprawić jego sanie. Już biegnę. A my poszukajmy teraz mapy. Chase, spróbuj podjąć trop. Jasne. Myślę, że czuję cynamon. To pewnie zapach bułeczki, którą jadłem wcześniej nad mapą. O, więc mapa pewnie też pachnie cynamonem. Zapach chyba dobiega z tej strony. Wow, szpiegula! Jak tam ci idzie naprawa, Rocky? Nie będzie łatwo. Nie widziałem takiej technologii, ale próbuję. Świetnie. Ryder, znalazłem kawałek mapy na choince. To kawałek, na którym jest Zatoka Przygód. Mikołaj jej nie zobaczy i w tym roku tutaj nie przyleci. A więc musisz dotrzeć na biegun. I to szybko. Ale wygląda na to, że moje sanie już nie polecą. Spokojnie. My mamy transport na biegun północny. No, renifery, ruszamy! Mikołaju, stój! Ho, ho, wow! Co się stało, Percy? To brakujący kawałek z twojej mapy prezentów. Zatoka Przygód, no tak. Nie można pominąć tylu grzecznych mieszkańców. Dzięki, Percy. W zasadzie musisz podziękować Ryderowi i pieskom. Mikołaj, to naprawdę on! Tak! Otóż to! Ho, ho, ho! Ruszamy! Nareszcie mam moce, o których zawsze marzyłem. Będę najsuperowszym burmistrzem w historii. Humdinger super! Nie! Kociaki, wracajcie! Kochacy, wkrótce przejedzie tędy pociąg wiozący rzadkie białe tygrysy do ich domu w dżungli. Spójrz, już jadą! Kotki! Wielkie kotki! Jupi! O, kociaki, mam dla was przyjaciół! O, kociaki! Mój kotek! Mój kotek! Panie Humdinger, stop! Teraz złapię go w sieć! Złapać kotka! Złapać kotka! A? Co się stało? A, przepaść! A, tygrys! Pomocy! Pomocy! Sieć energii! Moc kosmowiru! Ja pierwszy! Ja chcę! Latający tygrys! Bo kiedy ktoś porwie ci kotki, to miaucz po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Mamy tu poklejoną sytuację. Dwie małpki nadmuchały z gumy drzewnej balony i nagle porwał je wiatr. Musimy działać szybko, znaleźć małpki i uratować. Do tej misji wyznaczam... Tracker! Wykorzystasz swoje umiejętności tropienia i znajdziesz dwie pozostałe małpki. Zamieniam się w słuch. Psi Patrol, ruszę do akcji! Ryder, znalazłem te dwie małpki! Zostań z nimi. Pomoc jest w drodze. Zgłoś się, Chase. Przydasz się ze swoją siecią, żeby pomóc małpkom stanąć na ziemi. Chase się tym zajmie. Tracker, spróbuj jakoś przekłuć te balony. Chase złapie małpki w swoją sieć. Dobrze, Ryder. Spróbuję. Sieć! Mam cię! O nie! Małpka utknęła w sieci! Jak teraz uratujemy drugą małpkę? Mam już pomysł! Rocky, ostatnia małpka leci w twoją stronę! Będziemy potrzebowali twojej pomocy! Zielone znaczy jedź!
Jestem, Ryder. Co robić? Ustaw odkurzacz na wsteczny i wydmuchuj powietrze. O! Zaraz nadmuchamy taki wielki balon, żeby małpka mogła wylądować. Jeszcze trochę większy. O-o! Dziób tego tukana jest bardzo ostry! Cóż, nie wiem jak wy, ale ja jestem wykończona. Jej, ciociu burmistrz, nigdy nie widziałam takich skoków. Cóż powiedzieć, nadal pamiętam jeszcze to i owo. Kto ma ochotę na winogrona? Ja mam. Ja też proszę. Wspaniale! Tylko gdzie jest moja torebka? Mogłabym przysiąc, że stała o tutaj. Jestem pewna, że zostawiłam ją na ławce, a teraz nigdzie jej nie ma. Moja mała, pierzasta radość drzemała w torebce, której nie ma. To wezwijmy psi patrol. Chase, użyj swoich gogli, żeby przeszukać te krzaki. Gogle! Coś widzę. Czekoletto, czy to ty? Nie, to tylko kruk zjada winogrona. Hej, ciocia burmistrz miała je w torebce. Tu jest kolejne i kolejne. Sky, w torebce były winogrona. Czy możesz namierzyć je z góry? Myślę, że coś tam jest. Tak, to są winogrona. Cały szlak. O, to szlak. Tędy. Chyba złapałem trop. To mewy. Musiały przylecieć z torebką tu na plażę. Sky, czy widzisz Chicalettę? Myślę, że ona może być na plaży. Chicalette nie ma na plaży. Jest na wodzie. Zumo, Chicaletta zaraz wpadnie do zatoki i tylko ty możesz ją złapać. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Balon Travisa podróżnika przyczepił się do Flondry, a nagły szkwał porwał ich daleko aż na pustynię. Więc musimy postawić łódź znów na wodzie? A także musimy uwolnić balon Travisa, by mógł znowu latać. Więc na tę misję pojedzie... Rocky! Zabierzesz swoje narzędzia, żeby zbudować dla Flondry ogromną przyczepę. Zielone znaczy jedź! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Rocky, zaraz zacznij budowę przyczepy. Jasne! Teraz musimy zmienić balon Travisa w wielki żagiel. Rubble, Zumo, ruszamy, już! Przyczepa jest już gotowa! Flondra ma też całkiem nowy żagiel! Dobra robota, kochani. Ale jak moja łódź wskoczy na ten pojazd? Rubble, odpalaj silnik i zacznij ciągnąć. Pustynna Flondra jest gotowa do swego dziewiczego rejsu. Travis, kapitanie, trzymajcie się, wyruszamy. Kierunek Zatoka Przygód. Znów pan pływa po wodzie, kapitanie. Dzięki. O, i przez tę lądową podróż dostałem choroby pustynnej. A jak mam sprawić, by mój piękny balon znowu latał? Spokojnie, dla wiatraka Zumy to żaden problem. Wygląda na to, że wszystko gotowe do startu! Dzięki za pustynną akcję ratunkową! Nie ma sprawy, bo gdy nagle zboczycie z kursu, to dzwońcie po pomoc. Balonem lecę w dal, znów odkrywam świat. Zwiedzanie, odkrywanie to jest coś, co lubię, tak? Gdzie lecę znów? A któż to wie? Tam jestem raz, a czasem tu. Travis podróżnik, a to podróżniczy program mój. Ło! To mewa. Dam ci na imię... Mewoletta. O, Mewoletto! Oto on!
Biegun północny. Znowu bez śniegu? Cześć, Tracker. Co tam? Spójrz! Piękna zimowa kraina. To Cicaletta i Travis. Si, on myśli, że jest na biegunie północnym? No to już lecimy. Robopsie, lecimy do dżungli. Ola, Ryder! Oni są tam! Czekaj, Travis! Ściągniemy was! Ryder! A skąd ty się wziąłeś na tym mroźnym biegunie północnym, co? Chase, musisz wystrzelić sieć, żeby złapać Travisa i Cicalettę. Teraz was zdejmiemy, Travis! Ale się pośpiesz, spójrz! Ta przygoda naprawdę robi się z każdą chwilą ciekawsza. Chase, wystrzel sieć! Sieć! Ojejku! Gdzie jest pająk, który ją zrobił? Musi być ogromny! Niestety żegnam się już z biegunem północnym. Muszę też pożegnać moją wierną towarzyszkę podróży, Mevolettę. Choć mam już kolejną, więc dokąd, Homicoletto? Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Kociaki pana Humdingera siedzą w aucie klauna i pędzą bez kontroli po mieście. Więc na tę misję pojedzie Chase. Chase się tym zajmie. I Sky. Oto pies, który lata! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! Spokojnie, kociaki! Uratuje was ktoś inny niż ja! Musimy je zatrzymać. Sky, użyj haka i wyciągnij klucz. Teraz, tatku, wyciągnij klucz. Masz w czapce trochę oleju, żeby go naoliwić? Od tego oleju zrobił się śliski dach. Udało się! Dobra robota, tatku! O, moje kociaki są bezpieczne! Tak, juhu! Ua! Pomocy! Rocky, Zumo, potrzebujemy wsparcia! Zielone znaczy jedź! Zanurkujemy! Ale pośpieszcie się! Jedzie prosto na przyjęcie Alexa! Uwaga! Mój tort się zniszczy, gdy pan w niego wpadnie! Nie na mojej zmianie! Uratowaliście tort i całe przyjęcie! Dziękuję wam! Nie ma sprawy, Alex, bo gdy wygłupy wymykają się spod kontroli, to... po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Cicaletta i Rosterio jeżdżą po okolicy na nowej desce Denego. O nie! Rosterio! Musimy ich powstrzymać, więc na tę misję pojedzie Chase. Chase się tym zajmie. I Sky. Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Jak dobrze, że już jesteście! Błagam, ratujcie nasze kurczaki! Zostawcie to nam. Sky, widzisz je? Gogle! Widzę, Ryder! Ryder, są na ciężarówce farmerki! Coś się stało, Ryder? Właśnie gonimy dwa małe kurczaki. A oto one! Sprawa zamknięta! Znowu uciekły! Sprawa znów otwarta! Siedzę im na ogonach! Ten dron leci zbyt nierówno, żeby go złapać! A teraz leci nad zatokę! Zumo, potrzebujemy cię do nagłej misji wodnej i jest jeszcze coś, co musisz do nas przywieźć. Na miejsca, gotowi do wody! Jeszcze chwilę, pomoc jest w drodze! Kukurydza ratunkowa!
Dziękuję psi patrolu za uratowanie mojej cennej Cicalety. A także dużo cenniejszego Rosterio. Bo gdy pojawią się kłopoty, to róbcie kukuryku na pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. W strojach roboczych. Dzięki, że jesteście już gotowe, pieski. Coś zniszczyło chatkę wujka Otisa. Biedny wujek Otis. Potrzebujemy na pokładzie wszystkich łap, żeby odbudować chatkę i dlatego to będzie... budowlana akcja ratunkowa. Potrzebny nam będzie ekspert, który poprowadzi pracę. Rubble. I jego ratunkowy pojazd budowlany. Rubble śpieszy na pomoc w budowie. Psi Patrol rusza do akcji. Rubble! Właśnie, wyszedłem, żeby nakarmić mojego znajomego bobra i nagle... BAM! To poważna konstrukcja, wujku Otisie, ale ratunkowa ekipa budowlana da sobie radę. Najpierw uprzątnę plac budowy. Nie sam, tylko z wami. Marszal, użyj walca, by wyrównać grunt. Wow. Zumo, weź świder i nawierć kilka dziur. Użyj wyciągarki, żeby postawić ściany. Wyciągarka! Dobra robota, ekipo budowlana. Świetnie! Niech mnie! Ta budowla to prawdziwe arcydzieło! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Pan Humdinger zabrał ruchomą myjnię Katie. O nie! I musimy ją odzyskać, więc na tę misję pojedzie... Chase! Chase się tym zajmie! I Rocky! Zielone znaczy jedź! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Trzymajcie się, brudne kociaki! O, co znowu? Przenośna myjnia Katie przed nami. Muszę spowolnić te wstrętne pieski. Kociaki. O, kociaki pana Humdingera odlatują. A zaraz może być gorzej. Spójrzcie na myjnię. Wszystkie bańki mydlane utknęły pod nią. Rocky, ty ratuj kociaki. Do roboty! I gdzie przycisk lądowania? Łap go, Chase! Sieć! Nie, nie, nie! Panie Humdinger, jest pan cały? Cały jestem, brudny, a kociaki odleciały gdzieś w bańkach. A! Moje kociaki! Nic im nie jest! Widzicie? Myjnia dla zwierząt jest otwarta. Jej! Chyba każdy w mieście chce się wykąpać. Dzięki, że odzyskaliście moją myjnię. Nie ma za co, Katie. A gdy znów bańki porwą myjnie, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Super otrząsacz zwariował i prawie przewrócił zbiornik z ziarnem. O nie! Naprawimy zbiornik, a potem zajmiemy się maszyną, więc na tę misję pojedzie Rubble. Rubble śpieszy na pomoc. I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. O, dzięki, Ryder. Co za ulga. Ale super otrząsacz nadal niszczy farmę. Pojechał w tamtą stronę. Musimy go powstrzymać. Ruszamy, pieski. O! Ryder, on jedzie w super otrząsaczu. Zaraz pomożemy Alexowi.
Sky, Marshall, super otrząsacz jedzie w waszą stronę. Zrozumiała! Jasne! O nie, nic z tego! Cześć, Sky! Trzymaj się mocno! Zaraz polecimy! Dostać na kolejne urodziny. Niezła akcja, Sky. Szybko, Marshall, wyciągnij stamtąd Alexa. Drobina! Możesz zejść, Alex. Nic nam nie jest. Marshall, wyłącz tę maszynę. Uff, możesz mnie opuścić, Sky? Dzięki za uratowanie Alexa przy patrolu. Bo gdy wszystko się trzęsie, to wołajcie o pomoc. Wodny patrol jest gotowy do akcji, kapitanie Ryder. Pan Humdinger ukradł buty do chodzenia po wodzie. I chce dojść na wyspę żółwi, ale wokół wyspy jest wiele skał i jest niebezpiecznie. Więc na tę misję pojedzie Rubble. Przyda nam się twój pojazd, żeby zrobić w skałach przejście do wyspy. Rubble, śpieszy na pomoc! Bardzo dobrze! Wodny patrol rusza do akcji! A oto i ona! Widać ląd! Czemu nie mogę ich zdjąć? Zapomniałbym! Muszę zająć tę wyspę! Ogłaszam cię moją bezludną, mglistą wyspą. Wracaj tu, ty skorupiasty złodzieju! Doły? Na mojej wyspie? Ha! Nie podoba mi się to! Gdy odpłyniemy, poustawiam te skały tak, jak były. Dobry pomysł, Rubble. Wtedy nie zmienimy środowiska żółwi. Tylko gdzie jest pan Humdinger? Pomocy! Tędy! No dalej, pieski! To wygląda jak gniazdo, w którym żółwie składają jaja. O-o! Żółwiej mamie nie spodoba się pan Humdinger w jej gnieździe. Rubble, użyj dźwigu! Zrozumiałem! Proszę się mocno trzymać. Wyciągniemy pana. Proszę szybko! O nie! Ta ruchoma skała nie lubi burmistrzów! Wyciągnijcie mnie stąd! Dziękuję wam za pomoc przy patrolu. Zabawa z tym wielkim żółwiem jest, no, straszna. Żaden problem, burmistrzu, bo gdy wpadnie pan do gniazda, proszę wołać o pomoc. Mini patrolu, zbliża się burza i nasz rysunek się zniszczy. Musimy uchronić go przed deszczem. Mini patrol rusza do akcji. Dobrze, stójcie w miejscu i ochraniajcie rysunek. O nie! Wiatr zdmuchnie cały mini patrol! Proszę, lądujcie! Stop! O nie! Musimy wezwać psi patrol! Dobrze, że przyjechaliście. Marshal? Drabina! Ryder, myślę, że Kali dłużej nie wytrzyma. Chase, wystrzel sieć. Sieć! Wspaniale! Julio, Juliuszu, zdejmijcie im parasolki, żeby znów nie porwał ich wiatr. Ha? Czy ten krzak do nas gdacze? To nie jest krzak. To cikaletta! Dobrze. Dobra robota, pieski. Alex, możesz wejść do środka. Ach, dobrze, że wszyscy są już bezpieczni. Szkoda tylko, że deszcz zmyje rysunki. Miałeś świetny pomysł, żeby ratować je z mini patrolem. Może jeszcze mamy jakąś szansę? Rysunek jest uratowany. Bo kiedy deszcz ma zniszczyć wasze niezwykłe kredowe arcydzieło, to dzwońcie po pomoc!
Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski. Stojak z owocami wytoczył się na środek ulicy. Jej! I pan Porter w nim utknął. Ale przecież to jest stojak, a nie żaden wózek drogowy. Otóż to, więc na tę misję pojedzie Chase. Użyjesz megafonu i pachołków, żeby przygotować objazd dla samochodów. Chase się tym zajmie. I Rubble. Zabierz koparkę i ustaw ten stojak na miejscu. Rubble, śpieszy na pomoc! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Tutaj, Ryder! Już jesteśmy, panie Porter. Chase? Jasne! Pachołki! Megafon! Proszę uważać na pachołki i jechać tędy! Dzięki, Ryder. Nie ma sprawy, panie Porter. Gotów, Rubble? Gotów! Lepiej je pozbieram, zanim auta zrobią z nich przecier. Pychota. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Nasz pustynny ekspres z jakiegoś powodu nie zatrzymał się na stacji. Musimy go dogonić i sprawdzić, czemu tak się stało. Więc na tę misję pojedzie Sky. Oto pies, który lata. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. Jest pociąg. Gotowa, Sky? Gotowa, Ryder. Rocky, użyj swojego skanera, żeby zajrzeć do lokomotywy. W tej chwili, Ryder. W lokomotywie nie ma maszynisty. Nic dziwnego, że pociąg pędzi jak szalony, bo nikt nim nie kieruje. Ryder! Rozpoczynam poszukiwania pasażerów z powietrza. Zauważyłaś coś ciekawego? Widzę jakieś rzeczy. Znalazłam pasażerów. Schronili się w starej chacie, ale poryt wiatru zepchnął na drzwi jakieś kamienie i skały, które zablokowały wejście. To tylko wiatr, który tworzy wiry pyłu. Wow! Te wiry są naprawdę silne! Rubble, gdy dojedziemy, weź swój pojazd i usuń wszystkie skały sprzed wejścia, żeby pasażerowie mogli wsiąść do patrolowca. Już się robi! O-o! Wow! O, nie! Chodźcie! Proszę się nie pchać! Dzięki! Pustynny ekspres może wyruszać do kolejnej stacji! Bardzo ci dziękuję, Rocky! Dziękuję wam, Ryder i pieski, za ocalenie pociągu. Żaden problem. I pamiętajcie, gdy pojawią się dziwne duchy, to wołajcie o pomoc. Pani burmistrz, co się stało? Zapomnijcie o kobiecie i złotej kurze, bo zatoka przygód należy teraz do hał-hał bandy! Hał-hał banda! Hał-hał banda! Nie ma takiej hał-hał bandy, której nie pokonamy. Psi Patrolu, tę hał-hał bandę możemy pokonać tylko jako moto pieski. Popatrzcie o tam. Pieski, powitajcie teraz pierwszego kota w składzie psiego patrolu. Pazurastycznie! To musi być baza tych motopiesków. Dostarczymy pieskom prezent na miarę hał-hał bandy! Toczą się do przepaści! Gotów, dziki kocie? Miau! Super dopalacze! Hej! Lepiej hamujcie! Zaraz spadniecie w przepaść! Się. Psiasteczny skok, kocie. A teraz spróbuj zapchać mu koła wełną. Dam radę!
wyrzutnia kłębków wełny! Bardzo dobrze, Dziki Kocie. Wiedziałem, że ci się uda. Świetna robota. Super, Dziki Kocie! Co za akcja! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Pani burmistrz utknęła w cemencie podczas pogoni za szkolnym chomikiem, panem burmistrzem. Burmistrz chomik? O! Musimy uwolnić panią burmistrz i uratować chomika, nim wpadnie w jakieś kłopoty. Na tę misję pojedzie... Rubble. Rubble, śpieszy na pomoc! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. O, Psi Patrol, całe szczęście. Wyciągnijcie mnie stąd. Już za chwileczkę. Rubble wie, co robić. Au! Młot pneumatyczny. Dzięki, Rubble. A gdzie jest pan burmistrz chomik? Zaraz go poszukamy. Widziała pani, dokąd się potoczył? Chyba gdzieś o tam! O nie, kieruje się w stronę wody. Uratuję go! Huh? Nic nie widzę. Spójrz, to wielorybek. Burmistrz chomik wskoczył na niego. Zumo, jesteś nam potrzebna, żeby uratować gryzonia. Zanurkujemy! Już jestem, Ryder, pod brzuchem wielorybka. Super, zaczekaj na mój sygnał. Dobrze, Zumo, teraz. Dobrze, kolego, pora na łaskotki. Ruf, chwytak. Gili, gili, gili. Już leci. Łap go, Rubble. Złapię, złapię, ja złapałem. O, super, tak, udało ci się. Dzięki, Psi Patrolu. Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy ucieka wam szkolny zwierzak, proszę dzwonić po pomoc.